Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jaki to overall? Jaką ocenę ma ta karta? Dokładnie o to mi chodzi. Dzisiaj z nami jest Koza. Witam cię, Kozinio, bardzo serdecznie. Witam serdecznie, ale powiem ci, że ryzykownie, bo wygrałeś, tak? Wybrałeś serię, w której jesteś prowadzącym, ale możesz przegrać. To jest... Tak, to jest prawda, ale właśnie to jest w tym najfajniejsze, prawda? Że w sumie powiem więcej. Kozinio tutaj, wiesz, ty tam Road to Glory, sprawdzanie różnych rzeczy, to ty te ogarnięcie kartowe powinieneś mieć teraz na wysokim poziomie. Powiedz mi, jaki ty byś miał overall? Ja miałbym overall 45, był najniższy w historii, to miał 46. Sobie ambicje. No, wybił się. Słuchajcie, gramy tak, oczywiście dzisiaj tylko FIFA 21. Ostatnio pisaliście, że po co to mieszać, jeżeli chodzi o serię zgadnij ocenę z karty z FIFA. Swoją drogą, pytasz się o mój overall, kiedyś nagraliśmy przecież przewidywania naszych kart FIFA, więc nie pamiętam, co tam wyszło. Pamiętam, że zrobiłem więcej pompek. No tak czy inaczej, prawda? Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten materiał oraz inne naprawdę świetne produkcje, które Koza tworzy na swoim kanale, to oczywiście link do niego jest na dole w opisie, także jeżeli jeszcze tego jakimś cudem nie robicie, to subskrybujcie i sprawdzajcie. No i Koza, chyba możemy zaczynać, prawda? Tak jest, powiedz mi tylko jedno, właśnie. Jako, że jesteś gościem, wybierasz. Czy ty chcesz pierwsze, nie wiem, zgadywać wartość, czy ja mam zgadywać pierwszy? Wiesz co, myślę, że to jest nieuniknione, więc wezmę los w swoje ręce, ja zacznę. Dobrze, oczywiście gramy na trudnym, lecimy. No i Lucas D nie ocenia 84, czy Julian Brandt, jaką on ma ocenę? Wyższą, taką samą, czy niższą? Moim zdaniem ma 83, dałbym niższą. Czyli niższa, tak? Tak jest. Zaznaczamy, jest to zła. Wiedziałem, że ma banery w FIFA. Kocham tę serię, przysięgam. Ja wiedziałem, że ma banery, nie? Ale... No w którą... Nie wiedziałem, czy równa, czy nie. No dobrze, no... Chciałem pierwszy, to miałem to pierwszy. No dobrze, Koza, no jakby ci to powiedzieć, przykro mi to mówić, ale tracisz jedno serduszko w tym momencie. Oczywiście, mój drodzy, dajcie mi znać w komentarzach, czy jeżeli graliście w tą FIFA, zgadnij, jaka to ocena. Jak wam poszło? Jakie jest wasze... Takie szczerze, jakie są wasze rekordy w komentarzach, a nie, że ktoś sobie 150 napisze, prawda? Dobra. Harry Kane 88 kontra Andrew Robertson. Teraz ja zaczynam, oczywiście. Andrew Robertson ma 87 bodajże, więc ma niższą. Tarararam. Dobrze, Koza, teraz ty. Papu ma 86. Jestem przekonany o tym. Czyli niższa. Niższa. Tak. Zgadzam się z tobą, jest to najniższy over, znaczy walkout, nie? Jaki istnieje, także. Tak jest. I też jeden z najniższych. Nie wiem, czy Papu Gomez dosłownie nie jest najniższym walkoutem. To by można było sprawdzić, ale wydaje mi się, że tylko Leo Messi może być niższy od niego. Jeżeli chodzi o wzrost, tak. Najniższy. To są moje rejony, ja muszę znać moich ziomków. Rozumiem. Ivan Perisic, no na 100% mniejsza, jest chyba 82. Tak jest. 82, Ivan Perisic, bez walkoutu tym razem. Ross Barkley. Na pewno nie wyższa, to jest oczywiste. Tak stara, wiesz, wyobrażam sobie kartę Rossa Barkleya, ale ja mam taki problem, że ja w ogóle za każdym razem, jak oglądam mecz Aston Villa, się dziwię, że Ross Barkley tam gra. Ross Barkley biegnie z piłką. Za każdym razem sobie mówię, tutaj w tle widzisz, ma zdjęcie w Chelsea, więc... Więc dla mnie on cały czas jest piłkarzem Chelsea. I nie wierzę, żeby miał 82, a mogę na tym polec, niech ma niższą. Niższa. Masz rację, 78, bardzo dobrze, lecimy dalej. Paul Pogba, no tutaj dobrze mnie tutaj FIFA traktuje, 86, teraz czas na ciebie. Niższa, 84, to jest Lucas Leiva. Dobrze, zgadza się, lecimy dalej. No zobacz, może jakiś rekordzik tutaj pobijemy. Nathan Aik, to niższa na 100%, 79, już chciałem 82 powiedzieć, nie skąd mi się to zabrało. No dobrze, Romelu Lukaku. Wyższa, no bo 85. To nawet dam za ciebie, tak, 85. Dziękuję. Romelu Lukaku, teraz Ben Chilwell. Ben Chilwell jest niższym overallem, 81. Wczoraj go właśnie trafiłem w player picku, więc bardzo dobrze pamiętam. Lautaro Martinez. 84. No, to jakieś proste nam się teraz trafiły. No ale dobrze, pobijamy rekordy. Mamy ile? 11. Marcelo jest niższa. Marcelo jest chyba 83 tym razem w tej FIFA. Tak jest. 83, 11 punktów. Lecimy, Koza, lecimy. Rodri. 85, wyższa. 85, zgadza się. My jesteśmy za dobrzy w tym momencie jednak. No, powiem, no bo ja z Brantem niższa, miałem problem, ale... Proszę bardzo. Tak, ale mały z takich piłkarzy, z którymi jest ten... chociaż przyznam, nie, Hulk ma 82 moim zdaniem, niższą bym dał. Może się tu wysypę, tak? Ale moim zdaniem niższa.
Jest to bardzo dobry wybór. Mateusz Kunia może cię zaskoczyć. Mateusz Kunia, czy mnie zaskoczy? Mateusz Kunia ma niższą według mnie ocenę. Tak jest, 78. No kurczę, rekordziki, no, co wy myśleliście? Salvatore Sirigu. 8-4 ma Salvatore. Salvatore 8-4, więc wyższa 8-4. Na pewno. Duże teraz rozbieżności nam dają. Mhm. No nie, no niższą ma Torreira. Niższą ma Torreira, 81. Tak. To pamiętam. Marco Verratti. No to wyższa. Wyższa, bardzo dobrze. No 18 punktów, lecimy dobrze. Rafinha ma niższą, 79, Jezu, co ja mówię w ogóle. Kto teraz? Hakim Ziyech. No to wyższa. No mówię, strasznie wysokie rozbieżności. Chyba proste, trzeba będzie Ligi to wrzucić. Tak, bo jak graliśmy... Dum. O kurde, czekajcie, bo on... Nie żebym cię tutaj jakoś chciał, wiesz, irytować, narzucać presję. Ja znam znakomicie odpowiedź na to pytanie. Kurde, mi się to zawsze myli, bo on miał kontrowersyjne. Wszyscy się dziwili, że ma tak niskie, ale nie pamiętam, czy to było 84 czy 5. A może chodziło o tempo, które było niskie? Nie, chodziło też o overall. 80... Daje 85. Tak, taka sama. Ale chciałem dać 84, chciałem dać. Marquinhos. Marquinhos. Taka sama. 85, tak? Tak jest, on nie ma walkoutu, taka sama jest. Bardzo dobrze. Andres, no niższa, Andres no niestety, jest 81. To już nie jest ten sam Don Andres, ale ikonę będzie miał dużo wyżej ocenioną. Dries Mertens ma kartę ocenioną wyżej. Dziękuję, że mi zasugerowałeś, bo nie miałem pojęcia. No jakby, już chciałem klikać, ale powiedziałem, dam ci. Gulashi. On jest 83? 4? Jezu, nie pamiętam go nigdy. 80... Nie, 84. Tak jest! 5! Wiedziałem. Jeden z bardziej niedocenianych bramkarzy, według ekspertów. Zresztą taka jest prawda. On jest przecież tym najbliższy... No dobra. 84. No dobra, to teraz ty. Proszę bardzo. Nie, Alexandre Lacazette ma 8-3, wyższa. Wyższa, tak? Tak jest. Bardzo dobrze. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Pelisic już był. Pamiętam, 82 przecież, niższa. Co tu się dzieje? O Jezus Maria. Nie no, nie wierzę, żeby Patrick Schick miał 8-2. No nie ma opcji, niższą dajemy. Nie wierzę w to. Też bym tak dał, no 78. Miało być trudne, na razie nie jest. Emre Can, nie no, Emre Can ma wyższy overall. Na pewno, też bym powiedział, że miał ósemkę z przodu, czasem, na pewno. Czasem właśnie patrzy się na wyższa. Ten. To już Lukasa Leiva mieliśmy. Był już Lukas Leiva. Oj, Transfermarkt, tutaj mi serię psujesz. Co się dzieje? Mała pula graczy. Hakimi. 83 ma Hakimi. 83 ma Hakimi. No. To prawda. Zobaczymy, co będzie dalej. Rafa Silva. On ma 84. Więc wyższą. Więc wyższa. Proszę bardzo. Nie, kolego. Ten drugi Despizzi, nie? Jest typ od Benfiki, Pizzi, co ma 84. Tak, chyba Pizzi, no. Jest typ od Benfiki. Ja wiedziałem, że któryś z nich... No nie ten, którego wybrałeś. Ale w takim razie teraz ja. Gareth Bale ma 83, Ocampos ma 82, bo nie jest ekranem. Pamiętam zawsze. Oszukany przez Portugalczyków. Wyższa. Verratti już był. Był. W niejednej paczce też był. No nie, no niższa, 79. Zobaczymy, co będzie dalej. Lautaro Martinez. No wyższa. To widzieliśmy się już, Lautaro. Halo! No tutaj ja się nie dziwię, że ludzie ten... Go sens, no niższa, 82. 82 ma robić. No i teraz mi dajcie, kurczę, żebym się zastanawiał. No właśnie. A ty wiesz, tak z ciekawości? No właśnie, zrobiłem taką minę, że nie pamiętam. Nie pamiętam dosłownie, jak on ma kartę. No bazową, ten, nie? Jednego z typów, co są identyczni z Portugalii. To jest jakiś czas leci? Nie leci. Nie, nic nie leci. Jedynie, co ci leci, to serduszka w dół. No wiem, właśnie. Moim zdaniem Phil Foden ma 78. Tak jest moje zdanie. Bazowa karta, nie? Ale... Dobra, daj niższą. Jakby... Dobra, no, daj niższą i powiem, że dałbym to samo.
No, 79. No, czułem, że 7. Niższą, no. Pamiętałem, 82 że 7 to, te, może, na, może następna będzie jego karta 82 albo więcej. Natomiast jeszcze nie. Jan Oblak. O, Holender. Dziękuję. No czemu to zrobiłeś? Kuba, co się wydarzyło? Ja się zacząłem zastanawiać. To był mój wybór. Dobra, uwaga. Proces myślowy. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że Lewandowski jest jedną kartą, która ma 91, a Oblak ma 90. I ty, że ty to wiesz, bo nie wiem czemu to już znałem. Nie, no przepraszam. Mnie to bardzo taki cieszy. Taki odruch w stylu... Nie, no przecież to jest taka pewna odpowiedź, że to musi być niższa, bo... Czemu ja pomyślałem, że Lewandowski jest jedną kartą 91? A mnie to tak ucieszyło, bo ja absolutnie nie wiedziałem właśnie, czy on ma 90, bo Ter Stegen ma chyba 90, a nie pamiętałem tak, absolutnie. Ter Stegen ma 90, myślę, z Ter Stegenem to Oblak ma 91. Yo, dziękuję, bardzo dobrze, wyratowałeś mnie z tarapatów, absolutnie. Jaki fail. Myślę sobie, a Jezu, to jest tak prosta odpowiedź, że dam już dalej, tak samo jak miałem Lewandowskiego, że wysoki overall. Ale w ogóle myślałem, że on ma 88 jakoś overalla. Nie, Oblak jest najlepszym bramkarzem w grze. Tak, bo Alisson ma 90. Dobra, oczywiście, no nie, no tutaj ja tracę serce w tym momencie, więc koza zaczyna. Masz troszeczkę prostsze. Wyższa, 8-2, moim zdaniem, ale zaraz może. Czyli wyższa, tak? Tak. Dobrze. Jezu, co ja zrobiłem? Teraz zacząłem się zastanawiać, że to masakra. No nic, słuchajcie. Ulala! Zaćmienie mózgu. Nie, Grimaldo ma chyba 8-4. Tak, wydaje mi się, że ma wyższą. No. Ja nie pamiętałem zupełnie, czy Grimaldo ma. Czemu mi się wydawało, że Oblak jest 87-88? Tego nie potrafię przeżyć. Niższą ma Alvaro, niższą ma boski Alvaro, na pewno. Tak jest. Szok. I teraz jaką cenę ogólną miał Torreiros był, ma taką samą. Nie. Fuck. Toczę się w dół. Jak wygląda stan naszych serc, bo ja już się zgubiłem absolutnie. Ty miałeś 3, znaczy ty masz 3, ja mam 2. Okej. Jezu, co ja robię? Ja się już nie odzywam, jeżeli chodzi o bramkarzy. Ederson ma wyższą, 88. Nie pytam, czy ostatecznie, definitywnie, jak najbardziej jest, 88. Dobrze, Laka Z teraz, no to Laka Z by oczywiście niższa, 83. Niestety. Już był, kurczę, no. Handanowicz 88, wyższa. Zgadza się. Okej, okay, Tobi Alderweireld ma niższą, 85, kiedyś był przecież niezły kałtem przecież. Kramaricz. Kramaricz 8-3, niższa. To są tak banery, jest. Ale... O, nawet o, proszę bardzo, ale dobrze, ważne, miałeś... ważne, że wiedziałem, że niższa, nie? Regillon mi się kojarzy, że on nie ma banerów, więc będzie taka sama. No. Szanuję. Tak mi się, bo ja nim grałem na początku, stąd pamiętam. Michy Batshuayi. O Jezus Maria, Michy? Michy. Dałbym niższą. No i jest to dobra odpowiedź, bo to jest 78. Dobra, co dalej? Lenglet, no to wyższa, 85. No to w tych rejonach wyższych łatwiej jest, bo to się tak, dużo częściej tak. Te karty używa, dlatego wiem, że Federico Valverde ma 83, dlatego ma niższą. Bo ją się często trafia po prostu. No. To jest prawda. No okej, okay. Aubameyang. To teraz ty. Wyższa, faktycznie, ja, dobra. Masz rację. Rafa Silva. Ja doskonale wiem, że on ma 84 albo 3 oceny ogólnej. Doskonale wiem. Nie no, niższą ma, ale tak jest, ten ma 83. Czyli Pizzi ma 84. Będę być pamiętał. Być może będzie. William ma 82 z tego co pamiętam, więc... Dobrze pamiętasz. Też grałem Williamem na chwilę. Leroy... No wyższa oczywiście. 8-5. Tak jest, 8-5. No dobra, co dalej? Śmiesznie nam dobrało dwóch zawodników afro w ogóle. Bakayoko, no niższa, 79 oczywiście. Kogo dostanie koza dalej? Adin Wiszka. Wyższa. 8, to jest BC teraz, często używany. No. Więc się pamięta, dalej mamy... Gedesz, o kurde. Mi się wydaje, że on niższa, on nie ma banerów. Tak mi się wydaje. On nie ma banerów. No. Szczerze, ja myślałem, że on ma 8-3. Nie wiem, czemu byłem przekonany. O Jezus Maria! Nie mam pojęcia. Na pewno nie ma banerów. Ja nie wiem. Ale serio nie wiesz?
Nie pamiętam, naprawdę. Ale wydaje mi się, że tu będzie 80, będzie wyższa moim zdaniem, bo to jest podstawowy napastnik reprezentacji, wysoki, znaczy dobry klub. 8-2 moim zdaniem ma Oli Giroud. Ja dałbym wyższą. Jak się pomyliłem, no to bywa. Bywa. Ktoś nie używał Giroud. Nie używałem Giroud. No. Czyli słuchaj, mamy po dwa serduszka. Dwa w sercach. No dwa serduszka, lecimy dalej. Cezara Spilicueta, Rui Patricio. Rui Patricio ma 84, taka sama. To nie, niestety, nie nabierze mnie. Niestety. Za często go trafiam w paczkach. Aleksandro. Wyższa, to jest 85. 85, zgadza się. Dalej, kogo my tu mamy? Icardi. Oj. Mi się wydaje, że Icardi ma taką samą. Tak, bo to nie jest walkout, ale to jest bardzo wysoki overall. Tak jest. Pamecano. No niższa, jeszcze niższa. Przez dwa sezony pewnie. No i tak sporo niższa, 79. Dalej mamy Diego Godin. No nie ma 79 Godin, na pewno. Na pewno nie, wyższa musi być. Nie pamiętam ile, ale wyższa. 85 ma. O, 5! O Jezu. No. To rzadko go trafiam strasznie w paczkach. Douglas Costa. 8-4, to jest niższa. 8-4 albo 8-3, ale na pewno niższa. Zgadza się, 8-4. Lecimy dalej, lecimy po rekord. Co my tutaj mamy? No, dobra, ja już po Lewercie Lewandowskim nie dotykam myszki, bo ja już niczego nie mogę. Jan Oblak, boom. No nie no, Lorenzo Insigne ma niższą. Niższą, tak? Tak no, jest. Zgadza się. To samobój, to co ja zrobiłem, to był samobój dosłownie. Nicola Tagliafico. Niższa, po stokroć. Ale wow, niewiele, właśnie niewiele niższa. O! No jakbym miał tam 84, to bym poleciał. No tutaj niższa, bo wiem, że to jest siódemka z przodu, był ten pan już. Si, 79. Zaczynają, mówię, się powtarzać tutaj niektórzy. Tio Hernandez, tu jest wyższa na 100%. Niewiele wyższa. 82 jest. O mój Boże. Wiesz, najgorsze jest to, że zamykam oczy, wyobrażam sobie kartę Richarlisona, nie? No. I tak samo w mojej głowie wygląda karta z overallem 80, 81 i 82, nie? Bo 80. Ja chyba pamiętam, ale też na tak 90% wiem co powinno być. Moim zdaniem on ma 80, albo ma 80, albo 81. No ktoś z nas musi przegrać, więc daj wyższą. Masz dobrze moim zdaniem, 81, no. No, to, ale to było tak, że nie wiadomo trochę. Baka jako 70 ileś tam miał, no. Cofam się jak Baka Joko, na was wyższa, 8-4. Wyższa, tak jest. Wyższa i teraz mamy kogo? Leroy Sané, wyższa, to było 85 to było, tak, było 85. Już był nawet, w tej rozgrywce chyba nie, ale był w poprzedniej. Wyższa. Podejrzewam, że jest to 91, czyli tyle samo, ile ma Robert Lewandowski, wyobraź sobie. No cóż. Oj, dwie strony bramkarstwa. Roman dwie Birki i Jan Oblak. Medal. Memphis Depay to jest 8-5, czyli wyższa. Czyli wyższa. Właśnie nie pamiętam, czy on jest 8-4 czy 5. 8-5, pamiętałem doskonale. Marquinhos taka sama. Tak jest. Marquinhos taka sama, lecimy dalej. Sala. No wyższa Momo, Salah 90 albo 91? 90. No, nie przesadzajmy. Thorgan Hazard. Wyższa. Bo to są banery. Prawda, no. Wyższa. Moim zdaniem to jest coś, co jest śmieszną tezą, ale moim zdaniem prawdziwą. Thorgan Hazard jest obecnie najlepszym Hazardem na świecie grającym w piłkę. Oj, no proszę bardzo. Joris wyższa, 87 oczywiście. Biorąc pod uwagę to, ile razy Eden wypada i tak dalej, to naprawdę. To prawda. Niższa, Raul Jimenez, niższa, 8-3, 4. To prawda, zgadzam się, że w składzie teraz chyba menadżerowie woleliby mieć Thorgana niż Edena. No, a nie jeden menadżer chciałby mieć Stefana De Vrija, ale jak on jest oceniony? 8-4. Bardzo dobrze, niestety. Bardzo dobrze. Jan Rakitic. Iwan Rakitic niżej. 8-2. Bez ekranów nasz Iwan. Ramos, proszę cię bardzo. 89.
mniej niż łatwo z tymi overallami, no oczywiście niżej, łatwo wpaść w taką pułapkę, że pamiętasz ocenę, ale wiesz, mogę ci się pomylić FIFA, tak, nie? Bo tak, dla mnie Ramos cały czas ma dziewiątkę z przodu. I... O kurde, tego nie wiem. ¿79? Wydaje mi się, że ma niższą. 8, okej. Okay. Niestety, masz rację. Bijemy ale powiem rekordy. Ci szczerze, bijemy rekord jak wściekli, ten Bale nas do tego przybliża, bo ma oczywiście wyższą. Tak jest, no to akurat było całkiem proste. Jota ma niższą. 80, no. Przynajmniej tą bazową. Lemar. Wyższa, 8,2. 8,1. Oj, no ale wiedziałem, że wyższa. To ważne. Zyle... Wyższa, 8... Wyższa. No Jezu, właśnie, miałem zaćmienie właśnie, jeżeli chodzi... Boateng ma 8,2, nie? Wyższa, Samir. Wyższa, tak jest. Co my tu mamy? Kingsley, no to niższa, wiadomo. Jakby nie pauzował tyle przez kontuzję, mogłaby być podobna. No Marc-André Ter Stegen wyższa. Wyższa. Tak, no i teraz właśnie z tym mi się pomyliło. Nie wiem czemu Oblak myślałem, dobra, Ocampos, wiadomo, niższa. Chris Smalling. Niższa, na pewno. A nie 80, a 79. Nie, niższa. 82. Okay. To nie FIFA 17. Harry'ego Kane'a minają. To jest niepoważne przecież. Thomas Muniz. Niższa oczywiście, mnie. Dobra, Koza, lecimy do 45 i jeżeli nikt się z nas nie skuje, to teraz ja? Tak. Teraz ja, nie? To przechodzimy na piłkarzy od te kwoty, co ty na to? Dobrze. Bo jesteśmy za dobrzy w to wszystko. Teraz ty. Taka sama. No bardzo dobrze, no. I... Jack Grealish. Oj. A tu nie ja pamiętam. Ja doskonale wiem. Za 5 dych ci powiem. Szkoda. Nie trzeba, sam sobie zgadnę. No. Wydaje mi się, że wyższa. Ty weź no mi właśnie. Tam nie klikaj, bo ja cię No właśnie. Guerreiro. Dobry Portugalczyk też. Pereiro. Jedna reprezentacja. No niższa. Dobra, to ja wnioskuję, żebyśmy teraz skończyli i przeszli na... Chyba, że nie wiesz, kto to jest, jaki ma Haaland. Taki sam ma. Dobra, to kończymy, dobra? Dobra. Idziemy na... Trzeba pokazać, że jednak czegoś nie wiemy, no. Tak jest. Dobra, no to w takim razie proszę cię bardzo o wybranie, gdzie mam zacząć? A da się także wszystko? To są najbardziej wartościowi zawodnicy na świecie. A nie, no to nie, to weźmy Premier League. Udowodnijmy, że nic Premier. Nie wiemy o tej lidze. Dobra, no to lecimy. Super. Nie, no to akurat niższa, to jest A proste. A kto zaczyna, ja czy ty? No ja, bo ty byłeś ten ostatni. James Tarkowski. James Tarkowski. To jest właśnie problem. No już zaczyna się, nie? Już bo zaczyna to jest się. Środkowo obrońca z Anglii. Ja bym dał niżej, mimo wszystko, ale nie jestem sam pewny tego. Ale daj niżej, jakby... A ty go znasz? Znaczy wiedziałeś? Nie miałem pojęcia, nie. No dobra, ale teraz wybierasz... Jeszcze raz możesz wybrać w takim razie, gdzie I zaczniesz? Zmierzamy. I ty zaczniesz? Tak, ja zaczynam. Podobno Super League jest super, ale nie. Oj. No dobra, spróbujmy sił na włoskim podwórku. Na włoskim, o kurczę, ta. Dobra, to lecimy. Korea powiedziałbym, że jest więcej warty niż Hen... No chociaż może nie, może tak, może nie, może tak, może tak. Fuh, też bym powiedział, że jest dużo wyżej warty. Okej, okay. Salcedo. Niżej bym dał. Witamy na włoskim podwórku, tak jest. 9,5 miliona euro. Lecimy dalej. O Jezu. To jest ciekawe. Nie mam pojęcia. Nie, to jest czysty strzał, żeby nie przedłużać wyższa. Teraz, Koza, jak już mamy po jednym serduszku... Ale powiem szczerze, że ja bym to samo dał. Absolutnie bym dał to samo. Zmierzymy się w legendach XXI wieku i teraz ty zaczynasz. Proszę bardzo. O, proszę bardzo. Filipe Luis w 2016 roku kontra William Gallas w 2008 roku. O Jezus Maria. William Gallas moim zdaniem wyżej. Chociaż kurczę, ja nie wiem ile on miał wtedy lat absolutnie, nie? To jest najgorsze. Mogliby chociaż podać ile lat mieli. No tak musisz pamiętać. Czyli dajesz... Wyższą daj. Wyższą, tak? Tak.
Szybko zakończyliśmy. Pamiętaj, zawsze trzeba patrzeć o ten, kiedy to było, te, wiesz, wartości transferowe, 19 milionów za obrońcę wtedy, no to było trochę więcej, tak no czy też inaczej. Prawda. Jedna gwiazdka znowu mnie uchowała, moi drodzy. Zagraliśmy tylko FIFA 21. Proszę was o opinię, co wy o tym myślicie. Jak sami widzieliście, ile ta jedna rozgrywka trwała. Moim zdaniem mieszanie tego jest fajne. Czyli raz FIFA, a raz właśnie wartości piłkarskie, takie rzeczywiste. Natomiast Koza, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że się fajnie bawiłeś. Również dziękuję, znaczy powiem tak, jakby na FIFA, poza tym, że na przykład ktoś zobaczy lewego i po prostu sobie kliknie, cokolwiek sobie kliknie. Nie, ale to no, z wyjątkiem paru zawodników... I zaczął się powtarzać tam. No, poza tym ciężko, umówmy się, nie żebyśmy byli jakimiś mega ekspertami, ale ciężko jest nas zagiąć, jakby rzadko się to zdarzy, nie? A tutaj w co drugim w piłce masz już zagwozdkę, nie? Prawda, prawda. No dobrze, tak czy inaczej, dziękujemy wam bardzo za uwagę, życzymy wam miłego weekendu, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Bracia Pizzi Rafa, jak ja was nienawidzę.